Lololo, u, U, u. halo, 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 dobra, chyba działa. Działo czy nie działo? Dobra, działa. Także siemano, ja jestem Eru, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu zagramy w Team Fortress 2 od sera do cheeseburgera. I co, no, przechodzimy od razu do gry, bo nie mam co tutaj w sumie do opowiedzenia. Także yo, 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 witajcie, siemanko. Na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że grałem sobie trochę poza nagrywkami. Chciałem sobie trochę zmienić też outfit, bo mi się trochę lekko nudzi, ale to się tym zajmiemy kiedy indziej albo później. W każdym razie, nie wiem czy w poprzednim odcinku to pokazywałem, ale udało nam się zdobyć 162 zabójstwa, oręż chrzczony w boju i trafień wrogów 460, więc nie wiem czy to w poprzednim odcinku wspominałem o tym, czy wam w ogóle pokazywałem statystyki pod koniec filmu, ale teraz wam pokazuję, teraz nadrabiam, że tak to ujmę. Dobra, generalnie to się zastanawiałem też nad tym, czy by przypadkiem nie zmienić stylowy na takie coś, ewentualnie na, gdzie jest ta czapa, tu jest. Ewentualnie na czapę, bo ją kiedyś pomalowałem na żółto. Nie wiem skąd miałem żółtą farbę, ale przez jakiś czas właśnie biegałem z tą żółtą czapką. Nie da się tego przybliżyć. Kiedyś się dało chyba przybliżyć. Nie wiem. W każdym bądź razie na przykład byśmy sobie tą kurtałę wzięli albo tą kurtałę i z taką czapą. Ewentualnie jeszcze miałem coś chyba innego. To jest tylko podczas pełni księżyca. A to jakby to tak wyglądało, no wygląda po prostu groteskowo. Nie wiem, pomyślę jeszcze nad stylową, może coś na następny odcinek naszykuję. W każdym razie wąsa na pewno zostawię, bo musi zostać. You know o co B, barber nie tyka wąsa, bo ja go nie proszę. Dobra, Hightower, banana od razu sobie wywalę, bo już wymiotuję tymi mapkami. Dwa forty też, bo mi się ciągle trafia, a no na dwa... na tu fortach jest fajnie sobie posnajpić, ale niestety nie na odcinek, no bo to już jest później coraz to bardziej monotonne. Ale dobra, zaznaczyłem chyba wszystko. Z różnych to Two Fort Invasion, ewentualnie The Groot Keep, ale The Groot Keep to tam się gra tylko łukiem, jeśli chodzi o snajpera, także szukamy mapy i zobaczymy do czego nas wczyta. O, już wczytało. Mam nadzieję, że dzisiaj się obędzie też bez botów, bo grałem sobie trochę poza nagrywkami i tak w dzień jest naprawdę bardzo fajnie sobie pograć. Powerhouse. W dzień się naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie gra, bo praktycznie traficie może jednego bota na sesję i to też nie zawsze. Poza tym on tutaj tak szybko zniknie, no bo jest dużo graczy, co dołącza i go zaraz przegłosujemy, nie? Więc wtedy ez. Ale no tak po 22 to już jest problem trochę. Tym bardziej w środku tygodnia. A, i ogólnie nie wiem, czy wcześniej miałem 12 strzałów w głowę jako snajper. A, to jest powerhouse. Nie wiem, czy wcześniej miałem. Czekaj, nagrywa się? Bo wcześniej jeszcze sprawdzałem coś, jakąś inną gierkę i nie wiem, czy się nagrywa. Płynnie w sensie. No, nagrywa się płynnie. Dobra, jakby były problemy, to najwyżej trudno. Jeden odcinek będzie z dupy najwyżej. W każdym bądź razie wcześniej sobie grałem. I było, no, przyjemnie, nie? Że tak to ujmę. Fajnie się grało. Grałem na takich mapkach, na których grałem w rankingowym trybie. Nie wiem, czy wiecie o co B. Bo to jest dosyć zapomniany, kurde, tryb. O Jezus. To jest zapomniany dosyć tryb, dlatego, bo... No, tak na siłę trochę chcieli zrobić CS-a z TF-a, gdzie tu jest zupełnie inna dynamika gry. Dobra. No i wcześniej sobie grałem właśnie kawą i innymi na takich mapach jak Pelikan Peak? Jakoś tak się to nazywa. Pelikan Peak. Bardzo fajna mapa. Trafiło się tam kilka botów, ale bardzo fajna mapa. Tam jeszcze jest jakiś... Wow! Co trafiłem? Kurde, słup. Tam jeszcze co... Z jakiś co jeszcze trafiłem, to już nie pamiętam nazwy, ale możliwe, że trafi nam się jeszcze ta mapka. Kurde, nie wiem, tu jest ciasnota taka straszna, do pożygu wręcz. Kurde, medyka chciałem strącić. A, no i poza nagrywaniem sobie grałem właśnie, chciałem powiedzieć. Nie udawało mi się tak zbytnio codziennie grać, ale przynajmniej grałem tak plus minus co dzień dwa. Najwięcej ile przerwy miałem to chyba był to dosłownie
2 dni. Chyba 2 dni nie grałem maksymalnie w TFA. Chyba w TFA 2 dni maksymalnie nie grałem, bo w sumie nie chciało mi się, plus grałem w inną gierkę. Między innymi ogarniałem sobie też... Dobra. Może nie zaliczyło się to jako... Kurde, snajperski kill, ale trudno. Polska kaczka. Ile mamy zabójstw? 2 zabójstwa, 1 zgon, 1 asysta, 1495 obrażeń. Nice. No i standardowo, jak czegoś nie dopowiedziałem, to wkleję wam to w napisy, bo... No nie wiem, jest trochę rzeczy, które chciałem powiedzieć o tej serii, ale... No już wyleciało mi to z głowy. Chyba, że mi się przypomni jakoś później, no to najwyżej później o tym wspomnę. Ale jak to wkleję w napisy, to się przecież nic nie stanie, no. Chyba, że mi się nie będzie chciało. To wątpię, bo raczej staram się tą serię akurat prowadzić w miarę profesjonalnie. Jakkolwiek to brzmi. Łódź. Łódź bałty, łódź bałty. Uty, papałty. Oj. Oj. Dobry, dobry. Dobra, skupić się trzeba. Full focus. Kurde. Jego mać. Dobra, ten inżynier w ogóle życia nie ma przeze mnie. Kurde, no. Nie wiem, ja jestem strasznie średnim snajperem teraz. Mi się wydaje, że przez te 2 dni przerwy, chociaż powiem wam, że jak nie nagrywałem, a grałem sobie prywatnie, to takie fajne kille mi się udało trafić. Na przykład był gdzieś szpieg pode mną i ja quickscope'a mu tak, o, zrobiłem. I umarł. Bang! Mniej więcej coś takiego, tylko że na dół, no nie? Myszkę dałem. To heavy weapon? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, heavy weapon. Heavy weapon. Weapon. Oj! Kurde, no! Właśnie miałem się zastanawiałem się właśnie, czy to nie jest spy. Trudno. Nie wiem, jakim loadoutem sobie zagrać. Bandyta z busu i szachinszach. A to ja mam obie te rzeczy. To nie wiedziałem. Jo nie wiedział, że mam takie rzeczy. Kurde. Dobra. Catch this! Bang! Bang! Ty, bo zaraz pomyślą, że jestem jakiś cheaterem, nie? Cheeta. I am a cheeta. Cheetah to jest ten, kurde, gepard? Coś takiego. Achtung, spy! No to mnie uśpił. A, w ogóle patrzcie to. Robię screena i wszystko znika. Bang. Więc będzie na miniaturwy czy coś. Chociaż raczej z tej serii mam tylko jedną miniaturkę raczej, bo no... Nie potrzeba takich, nie? Co innego, jak to jest jakaś seria taka, wiecie, nie wiem, że zbudowałem... zbudowałem świątynię, nie wiem, Taj Mahal w Minecraft, no to wtedy, no, nie wrzucę po prostu tła z Minecrafta jako okładki z gry, tak jakby. Tylko po prostu, wiadomo, że screena, nie? Z gry. Perkele. Where? Dobra, pójdźmy tutaj gdzieś na górę albo tam na bok. O, na przykład tutaj sobie posnajpić. Tutaj też się panie snajpi. Kurde. Pomści mnie, szpiegu, pomści mnie. Pomścił mnie? Chyba pomścił mnie, nie wiem. Nie, dostał strzała w głowę, no to nie. W ogóle ciekawe, czy działa ten. Kurde, no. Chciałem się zapytać, czy działa ten. Wow, co? Ile on ma tutaj tych rzeczy? Aż mi się tego czytać nie chce. Nie wiem, ile tu ma tych... Czekaj, co chciałem powiedzieć? A, czy działa bunny hop w Team Fortressie? Bo wiem, że w niektórych grach na silniku Source działa bunny hop. Nie no, coś tam działa, tylko że... Chodzi o to, żeby przyspieszało. Kurde. Chciałem mu jeszcze zasadzić z maczetki, ale... Łojdź!
Dobra. Dostał przynajmniej. Kurde. Nie no, coś tu chyba działa, Banhop. Znaczy on nie przyspiesza, ale... działa. W sensie, że da się coś takiego mniej więcej robić, nie? A, i nie, właśnie wbrew pozorom, bo kiedyś grałem trochę w CS-a. Kurde. Chciałem z nim pobawić trochę, ale okej. Trochę grałem w CS-a kiedyś. No mam w nim przegrane chyba z 500 godzin maksymalnie. Ojć! I ten, nawet grałem na jakichś mapkach takich Banhop czy coś, bo chciałem się tego nauczyć, nie? Bo to wiecie, fajnie wygląda do filmów czy coś. I wiecie, gdzie się nauczyłem tak mniej więcej Banhopa? No to też nie jest jeszcze Banhop, nie? Ale mniej więcej jest. Wiecie, gdzie się tego nauczyłem? Nie w CS-ie, tylko właśnie w Team Fortressie. Takich agresywnych ślizgów. Agresywne ślizgi! O kurde. No, więc takich agresywnych ślizgów, że tak to ujmę, to się nauczyłem właśnie w Team Fortressie, wbrew pozorom, nie? W sensie o to mi chodzi. To nie jest Banhop, ale taki, no... you know o co B. I tyle. Dobra. Idę na górę. Spróbuję ich tutaj, stąd. Ale. Kurde, bele. Dobra. Aha, to był spy. Pierniczy mi kotwicę, zara. Spierniczaj, chłopie. Łooo! Dzięki, żeś mi ukrot. A tu jeszcze demo był. On tu się gdzieś kampi pewnie. No, nienawidzę. Zabój z 1790. O kurde, aż nie przeczytałem co to za tytuł był, ale... ile zabójstw? A ile ja mam? 173. Oręż ochrzczony w boju, okej. Czyli nic się nie zmieniło. Ach. Dobra, wyrwał w pintę. Gerati. Bang. Szkoda, że te trafienia wrogów nie mam jako headshoty, bo aż zobaczyłbym ile headów łącznie zrobiłem. Przynajmniej w tej serii. Nie? Jeżeli komuś się chce, to może to policzyć. W komentarzu, czy nawet jakiś filmik z tego zrobić. Ło, kurde. Ja nie wiem, jak ja nie trafiam. A później trafiam. Bang! Zawodowy zabijaka. Nie wiem od ilu killów. Od 175 killów. Ej, serio, ja kiedyś myślałem naprawdę, że jak rzuca słój ze szczynami, snajper, to że on mówi po prostu... Czekaj, co on mówi? Keep running. O, żeby uciekał ktoś. Że tak jakby ostrzega swojego wroga, nie? You know what's up. Tak myślałem. Tak myślałem. A to po prostu on mówi Gerati. Kurde, no. Zajebista. Nie wiem, czy to mnie tak zgięło, czy to tego typa drugiego, ale zajebiste. Dobra. 176, trafień wrogów 499, zawodowy zabijaka, okej. Trafmy kogoś chociaż raz. No i dupa. I patrzcie, mamy... aha, czemu się to nie zliczyło? A, jest teraz 500, nice. Ow! Nie mam pojęcia jak to weszło, ale... zajebioza. O, celowałem w medyka, ale okej. Na bank jeszcze jest gdzieś spy, bo miał pewnie tą... chociaż nie wiem, bo miał niewidzialność, a nie dzwon zmarłego, więc I don't know. Spy.
Z góry mogą nam wejść. Kurde. Dobra, dokończcie go, błagam. To jest to? Tak, to jest on. Dobra, aż se screena walnę, bo śmiesznie chłop lata. Generalnie to nie wiem, ile odcinków zrobić z tej serii. Jeżeli ktoś ma pomysł, to spokojnie możecie dać w komentarzu, że na przykład, nie wiem, żebym zrobił 10 odcinków na przykład, czy coś w tym stylu. Bo nie planuję ilości odcinków, bo raz, że się świetnie bawię, jak zawsze w TF-ie, świetnie się bawię, to po prostu najlepiej zrobiłbym z tego przynajmniej nawet 20 odcinków, nie? Tak dla hecy. Albo jakoś tak, no nie wiem, dopóki mi się nie znudzi. Nawet jak już będę taki, wiecie, pro playa, że na 10 strzałów, kurde, misuję tylko jednego. Coś tam podejść nie potrafimy. Dobra. Na bank jeszcze jest gdzieś ten spy. Nie wiem, ja szpiegom w ogóle nie ufam, nie? Nawet jeżeli ma niewidzialność i to jest tak obvious, że nie ma dzwonu zmarłego, to i tak myślę, że ma. Nie wiem, kto wyrwał i jak, ale buja. Boom! Ażbym zrobił jakiś edit z Team Fortressa. Z jakiejś killi. Ojdź. Chociaż powiem wam, że wcześniej jak grałem, to znacznie słabiej mi szło. Mogę zrobić screena statystyk, to bym wam teraz wkleił na ekran, ale mniejsza. No, ale znacznie słabiej mi szło. A teraz? Kurde, jak Rinko modiu, nie? Chociaż nie mówię, że jestem jakiś pro playa teraz, ale kurde. Wcześniej tak nie grałem, nie? Patera. Co ja tu odwalam? Boom! Mamy serię 5. A! Dobra, myślałem, że to nie nasz. Tu z góry mogłem jeszcze wybiec na nas. Ale nie, no aż takich pomysłów to chyba nie mają. Ojdź! Jak ucieka. Dobra, dostał. Spy tu jest. Dobra. Właśnie szpieg to jest taka klasa, że nawet jak jest spawn camping, to i tak jakimś cudem się wydostanie, nie? Spy dostał! Ocelowałem w snajpera. Kurde, tam był snajper. Z łukiem chyba. Ooo! Nice one. Aż mu napiszę. O, teleport. Gdzie? Nie wiem. Aha, tutaj. Aaaa. Przynajmniej coś tam skróciło. Kto to jest? Co on tu robi? Dobra, nieważne. Boże, co to było? Nie wiem, gościowi się może coś zlagowało, bo jak... Jezu, aż mi się przypomniało, jak kiedyś w CS-ie, chyba w CS-ie miałem, że... Miałem taką akcję. No, miałem taką akcję, że byłem w środku takiej potyczki, rzekłbym. O kurde. Której? O kurde. Aż się wystraszyłem. No, byłem w środku takiej potyczki, gdzie, no po prostu wiecie, mieliśmy wrogów, nie? I trzeba było strzelać. Mi się nagle myszka albo klawiatura odłączyła. Czy nie pamiętam, jedno z tych dwóch. I... Nie da się tak, niestety. Da się? Okej, okay. To nie wiedziałem. Mogłem screena zrobić. Bo fajny kadr się złapał, ale okej. Okay. No i mi się myszka, albo... Nie, chyba myszka mi się odłączyła, bo to wtedy chyba było to, że... Bo w jednej myszce mi się scroll zwalił całkowicie i tego się nie dało w ogóle naprawić. I ten... Chyba myszka jednak mi się odłączyła, czy coś w tym stylu. I właśnie...
wkurzyłem się mega. Zresztą kto by się nie wkurzył. Dobra, przynajmniej w lędźwie wyrwał. Nice. Kurde, odwróciłem się! Wytyfy. W ogóle zaraz zobaczymy sobie statystyki tak dokładniej. Ale to jak umrę. Sobie zobaczymy staty. No teraz nie chcę kusić losu i umierać w jakiś dziadowski sposób. Kurde, ale przynajmniej w kostkę wyrwał. Kurde. Kurde. Nice. No. No. Dobra, dostał. I am fully charged. Kurde. Aha! Ubera sam na siebie dał, no kurde. Kto daje na siebie Ubera, ten się w piekle sponiewiera. Panie medyku. Nice. Ale to jest strasznie niezbalansowane, że tak to ujmę. Że można normalnie na hita grubego. Tylko, że full charge'a trzeba mieć, nie? Na snajperce. Dobra. 30 zabójstw, 14 zgonów, 9 asyst, przejęte cele 1, dominacja 1, strzały w głowę 23, obrażenia 7831. O, remis. Rzadko co piszę w ogóle na czacie, tym bardziej jakieś GG i tego typu rzeczy. Ale fajnie się to grało. Fajnie się to grało. Możemy w sumie jeszcze raz sobie zagrać na tej mapce, bo czemu by nie? Fajnie się to gra. El Spaghettino. Domofon. O kurde! Ja pierdziela, się wystraszyłem. Dostał. Bang! Ale ktoś tam dostał, nawet nie wiem kto, ale ktoś dostał. Kurde, ale nie no, potężne statystyki. Ja raz w życiu może zrobiłem. Ja pamiętam, że jak kiedyś grałem, w sensie tam za dzieciaka, to średnio na taką właśnie mapkę jak ta, czyli no w przeciągu tam pół godziny, 50 minut około, że po prostu w dwie rundy na przykład, czy nawet w cały mecz, to właśnie robiłem 33 kile średnio. Teraz to bardzo rzadko. Ale właśnie wtedy to tak po 30. Najwięcej ile kili zrobiłem w życiu, i to właśnie było wtedy tam za dzieciaka, to zrobiłem 60 kili chyba około. W sensie na casualu, nie? Na casualu, bo tam na przykład na jakichś mapkach czy coś, to tam nawet 140, ale to wiecie, to mapki, to ja tego nie liczę. Ja tego nie liczę. Bo to były, wiecie, jakieś takie zmodowane, nie? Jakieś różne. A tak na casualu, tak... Że tak to ujmę zawodowo, to... 60 chyba. Na jakimś tuforcie pewnie. Bang. Nice. No co? Pipko jedna. Jeszcze tauntuje, nie? Co za kurde, co za debil. Dobra, wygraliśmy. 39 zabójstw, zgony 16, asysty 10, przejęte cele 1, dominacje 2, strzały w głowę 29, obrażenia 9371. Dobra, ale to już byłoby na tyle z tej mapki. Także mapa Powerhouse zajebista, fajna. Wspomnienia wracają, ale lećmy na inną mapkę. 125 godzin. Harvest, kurde. Jak będą boty, to idę na inną mapę. To, że gościu się kręcił jak gówno w przerębli, to nie świadczy jeszcze, że są boty, nie? Chyba. Nie, no to są boty chyba. Znaczy, strzelam na 90%, że tak. Aha, tak. No właśnie. To... Darujemy se. Oszczędzimy sobie nerwów. I tyle. I tyle. Mam kolejny meczyk. Noga motyla. Kurza twarz. Sawmill. Tartek. Tartek. Dobra. Z tego co widzę, nie ma żadnych bociszy. I... Sztos.
Na Soulmillu dawno nie grałem. Ostatni raz, kiedy grałem, to w Halloween chyba na Soulmillu. Raczej Soulmillu, czyli tak jakby dusztak, durszlak. Atum. Ho. Dobra, bo mi bije na dekiel. Kulmen, dobra. Ja przeczytałem kondon. Nie wiem, skąd mi się tam condom wzięło. Ale okej. Okay. Twój stary Australium. Ej, czajcie mieć jakiś posąg w wersji Australium? W sensie, że złoty? Nice. Ach. Nie wiem, jak to nie była główka. Pod ziemniur mnie ustrzelił. Potato. Zabój 742. Kurde, nieźle. A ile ja mam tutaj? 198. Ciekawe, czy na 200 kili będzie jakiś ten... Jakiś ten teges. Co to mam? Zabijaka ser... zawodowy zabijaka, okej. Okay. Tu się ma... Aha, zapomniałem, że to jest ten. Jak to się nazywa? No tego. Tego od tego, co nie zna się na... Młynach. Od tego. Walizka. O ty kurde. Zmięsował mi. Kurde. To kurde. Snajper, Boże, spy jakiś, nie wiem. Mr. Potato? Nie ma go tu. No dobra, on miał shotguna, ja miałem SMG, więc w sumie... No, przeciętny człowiek to... Kulka dwie i by... Albo po prostu nawet już po kulce by upadł. A z shotguna przeciętny człowiek to już by po prostu... Wykitował, nie? Od razu na śmierć. Od razu na śmierć, tak. Od razu. Ze strzelby. Więc w sumie... Ile ja mam tutaj tych killi? 198. Dobra. Dobra. Dzięki, Pyros, że ten tasak przyjąłeś na siebie. Dobroci wezmę wyrok na klatę. Czy jakoś tak to było? Dobroci wezmę tasak na klatę. No kurde, nie posrało ich z tymi intelami. Będą spamować tym jeszcze może, co? You failed. Nice. No i mam już 200 chyba, nie? Ta, 200. Ale nic mi nie wyskoczyło. Czyli podejrzewam, że 210, nie wiem, przed 301 na pewno będzie coś. Co to? Aha, ziemniak. Kurde, ja już zapomniałem, jak intele wyglądałem na tej mapce. Bo tak sobie patrzę i tak, kurde, od kiedy tu jest zalane wodą? A no jest, no jest. Zapomniałem o tym. Dostałby w piętę caliente el mara muchadores. Dostał w w głowę i... Nazywaj mnie potworem. Dostał inżynierski w pierdol. Dobra, on jest friendly to. Aha! To był ten! No dobra! Gościu, ile ty masz HP? Przecież ja mu dwa razy z tego. Dwa razy mu dołech do myślenia maczety. Boże, ile czerwonych, kurde, tych... Buffów? Chyba to są buffy. Czy debuffy? A nie wiem. W każdym razie, ile czerwonych tych... rzeczy. O ty, kurde! Latające golonko. Latające golonku. O kurde, dostałem. Już zapomniałem, jaki to damage robi. W sensie, jakie to uczucie dostać tasakiem, bo zazwyczaj to ja serwowałem tasaki ludziom. No. Kurde, serio? To jest spy. No właśnie. A bym się śmiał, bym w niego trafił. A, bo jest Soulmill... Wersja tego. Jak to się nazywa?
Że się zbiera. Bo tu jest punkt kontrolny normalnie. A tak to się zbiera walizę. Zapomniałem, że mamy podwójne tryby. Nice. No kurde! No i kij im w oko. Dobra, idę dołem, bo oni tu grają sobie w Rock, Paper, Scissors. Nie chcę im przeszkadzać, a wiem, że kusiłoby mnie. Kusiłoby mnie w pest. Jeden HP. Dupa. O kurde, jestem pierwszy w tabeli, lol. A w ogóle jest takie osiągnięcie, tylko... nie pokażę wam się ten ekran. Ale jest osiągnięcie i to się nazywa... To się nazywa osiągnięcia. Moja błyskotliwa kariera. I odblokowałem to 9 sierpnia 2022 o 21:07. I to jest tak. Znać się 10 razy na szczycie tablicy. Wyników w drużynie 6 lub więcej osób. Więcej graczy. I 8% graczy odblokowało to osiągnięcie w ogóle. To się zdziwiłem, a to dosłownie jakoś z dupy odblokowałem. Nie tu Fort. Kurde, chciałem na Pelican Peak, bo... Dobra, w każdym razie i tak zmieniamy mapę, bo ileż można. Generalnie to na rankingowym bardzo mało co grałem, to jest 2019. O Jezu! Ciekawe, czy ktoś to jeszcze gra, nie wiem. A nawet nie wiem, co daje na swobodnym tym, ten poziom. Po prostu, poziom. Dobra, mamy kolejny meczur. Mam nadzieję, że to nie będzie Tufort, bo nie chce mi się tam grać. Turbine! Oh, jak ja dawno nie grałem na tej mapie. Gościu ma nick Born to Track. Urodzony do ciężarówy. Urodzony tireowiec. Essa. Tiruriru, etc., etc. Dobra, chyba nie ma botów, ale w każdym razie jest to chyba dosyć średnia mapka na snajpera akurat. Tak mi się coś zdaje. Tu się mecz dopiero co zaczął? Nie wiem, nie mam pojęcia. Czy ja przypadkiem nie grałem z tym Cindy? Nie wiem, bo bardzo podobny ma napis na snajperce, ten When life is, a coś tam, jak tam ten poprzedni, co mnie prawie że zdominował. Tamten snajper. Nie wiem. Chyba nie. Jakiś gościu poświęcił swoje pieniądze, żeby hostować boty, które zabijały inne boty. Ale o czym oni gadają? Nie wiem, nie mam pojęcia. Znaczy, wiem, że o botach. DF-ie, nie? Ale... Nie rozumiem zbytnio. Ury. Zabójstwo 700. Kurde. Nie no, zaraz chyba będę uciekał z Turbina, bo to nie jest... Nie jest mapka na snajpera, poza tym tam jest lepszy snajper. Przyznam się... Bez bicia. Jest tu lepszy snojpa. Właśnie. 6000 zabójstw w głowę. Kurde. Trzeba iść tędy, bo nam Intela ukradną. Chociaż tu nie ma Intela. Aha. No wyrwał strzała i... Kurde, aż wyjąłem maczetę. Powali mnie coś. Nice. Get obronioned. Jeszcze tak z miesiąc temu to bym zginął 10 razy tutaj. A tak to przynajmniej... Pewnie na farcie, ale udało mi się, nie? Obronić. Proszę wyjść, inżynierze. Właściwie, jeżeli byście chcieli zobaczyć ten... teraz mi się przypomniało. Jeśli byście chcieli zobaczyć... Okej. Okay. Jeśli byście chcieli zobaczyć jakieś takie kontrakty, na przykład Pyroland albo Mercenary Park, to... Mercenary Park. Mercenary Park. Dobra, bo mi wyszło bardziej Masonery Park niż Mercenary Park. No ale dobra. Jakbyście chcieli zobaczyć któryś z tych kontraktów, to... żebym zrobił, no to też piszcie w komentarzach. Chętnie go zrobię. Chętnie zrobię któryś z tych.
Łajdź! Łajdź! No kucłem! Widzieliście to? Jaki gość miał statystyki? Aż mi się wąs do dupy schował. Kurde. Co to jest za łuk w ogóle, że on takim czymś... Jakimiś żarówkami? Nie, co to jest? To jest jakieś świąteczne? Nie mam pojęcia. No nie zasłaniaj mi! Kurde. No widziałem już tego. Wyrwałby. Och, wystraszyłem się. O kurde. Jozin z bazin. L. Dobra, wychodzę stamtąd. Wyszukajmy sobie jeszcze jednego meczyku, tak na szybko, żeby sobie zagrać. Tamta mapa się średnio nadawała na snajpera, plus było tam dwóch, trzech snajperów, którzy byli naprawdę dosyć dobrzy. Suijin. Dobra, mam nadzieję, że tutaj nie będzie botów. Suijin to jest chyba ta japońska taka mapa, nie? Chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Ale tu coś przycina. Przycina. Już myślałem, że spy. Wiem, to było niegrzeczne, ale to, co on zrobił, też było niegrzeczne. Więc można powiedzieć, że wyrównałem rachunki. Co ja od Janie Pawlam? Nice. Pierniczaj! No kurde! No i subcio, fajnie, że wygraliśmy, ale no... Chciałem sobie jeszcze pograć. Tak o kurde. Twój stary na banjo. Dobra, ile mamy w ogóle tego? 214, 579 trafień. Zawodowy zabijaka. Nice. Gong jakiś wybił? Nie wiem, nigdy nie słyszałem, żeby to jakiś gong wybił. Gościu ma nick potężny papaj 2137, lol. Dobra, spróbujmy może od tej strony. Nie! Gdzie ten dziadek? No kurde! Aha, dobra, on tam był. No i subcio. No chciałem do Wojda skoczyć, ale dobra, już trudno. Godzina 8 nagrywania. No tyle starczy, Bonnie! Nie, już mam dosyć tego Suijina. Już mi się nawet nie chce patrzeć na tą mapę. Dobra, także to byłoby już na tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się on spodobał, możecie zostawić łapę w górę. Jeśli jesteście nowi, to wiadomo, sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też wbijać na mojego Instagrama. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co? Ja się z wami żegnam. Siema.